peace and love dla was dzisiaj razem z wami posłucham kultowej piosenki polskich Beats. Hej, normistrz, gitaj, peace and love, Radosław, hej. Słuchajcie, to jest zespół Omega. Słuchajcie, to jest zespół Omega. Taki komunistyczny rock and harum. Komunistyczny rock and harum. Znaczy w ogóle to komunistyczne. Wschodnia odmiana. Pozdrawiam was serdecznie. Pozdrawiam was serdecznie. Kocham cię, pisem do. Słuchajcie, w tych pieśniach i słowa, i muzyka są takie, jakby to powiedzieć, wtórne komunikaty. Tym najgłębszym, najważniejszym komunikatem było, jest peace and love, po prostu. Niezależnie, czy było to kawałki Pink Floydów, czy Led Zeppelin, czy nie wiem. To jest Magda, to jest dziewczyna o perłowych włosach zespołu Omega. Ale to chyba wiesz, nie muszę ci mówić, bo ty jesteś mądra dziewczyna. Tak, jest wspaniały. Oczywiście jakość jest kiepska, no bo... Ale pamiętajcie, tu nie chodzi o jakość. Ludzie nie są konsumentami. Piękny, dokładnie. Coś, co mamy do przekazania, jest ponad poziomem konsumpcji. To jest... wieczne pragnienie, marzenie o czymś lepszym. A nie cwaniackie dostosowywanie się do gówna. A tak w ogóle to po węgiersku to jest, oczywiście wypowiem to haniebnie, ale to jest Dziot Hajulani. To znaczy tak oni śpiewają, tym, że to ja nie umiem węgierskiego, nie znam węgierskiego, więc to jest jedyne słowo po węgiersku, które jeszcze ego się nie. Ale powiem wam, że węgierscy hipisi, polscy hipisi,
hipisi, czescy hipisi, ukraińscy, to znaczy wtedy to byli radzieccy hipisi. Też myśmy doprowadzili do fermentu w tym społeczeństwie. Tak, tak, powiem ci, że gdybym mógł żyć długo, dużo dłużej niż będę żył, to bym się nauczył niemieckiego. Ale nie, już po prostu jest piękna, piękna jest ta piosenka. A teraz... Nie, to nie. O, słuchajcie. Teraz wam puszczę piosenkę, którą nagrała... Nagrał nasz zespół. Twoja rośnie w laskę przymieni. Moje tytuszki błyszczą wspaniale. Będziesz się zgać na jego palę. Dobra, ale to nie, to nie, 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 nie. Bo to nie po takim... Dobrze, zaraz, zaraz. Nie, drugi raz nie będziemy tego puszczać, więc po prostu jeszcze raz posłuchamy sobie i trochę, tak jedną, jeszcze 5 minut zagramy jedną piosenkę i będziemy kończyć, bo przyszedłem tylko po to, żeby na świecie był pokój i na TikToku też i miłość, dobra. Z tym, z zasięgiem mam do dół. Thank you.
i miłości. Ta chyba jest nudna. To chyba sobie odpuścimy na dzisiaj, ale powiem wam, że życzę wam wszystkim, żeby nasz świat był wypełniony pokojem i miłością, żeby się napełniał coraz bardziej. Dobra, jeszcze. Siły dzisiaj, bo nawet nie mam... Słuchajcie, chciałem przeczytać tekst harmoniczny socjologii złodziejstwa, ale oddałem książkę Funkcja religii i ta kartka, na której miałem napisany tekst kanoniczny, gdzieś mi się zapodziała. Także dzięki wam za wspólne...
Dzięki wam za wspólnie spędzone chwilko. Peace and love. Pamiętajcie, wydawać by się mogło, że fajnie jest kogoś zwyzywać, a dużo lepiej jednak, jak się okazuje, jest być miłym dla wszystkich, niezależnie od tego, jak ci wszyscy się zachowują. Bo wtedy my stajemy się lepsi, a świat dostosuje się do nas również wtedy, po jakimś czasie. Peace and love. Hej, dobrej nocy. Trzymajcie się. Sołtyska, hej. Peace and love.